Cześć, siemano drodzy gracze, witam was niezmiernie serdecznie w 29 odcinku serii Zagrajmy w Cyberpunk 2077. Mamy aktywne zadanie, trzecia część nocy. Odbiliśmy Evelyn Parker ze starej elektrowni i zobaczymy, co się wydarzy. Okej, mamy Evelyn. Czemu jesteś na nią taka wściekła? Kiedy mnie poprosiłaś, żebym poszukała nagrań na jej chipie behawioralnym, byłam wściekła na ciebie. Przecież wiesz, że muszę. Wiem. W takim razie nie rozumiem, dlaczego... Zaraz zrozumiesz. Pokażę ci braindance, które znalazłam. Okej, pokaż mi. Daj mi sekundę, zaraz wszystko ustawię. Sprawdzimy, czy laleczce faktycznie odjęło mowę. Chodź, Vi. No, nie wygląda to najlepiej. Gładko to rozgrywasz. Siadaj. Dobra, zaczynajmy. Dane były poważnie uszkodzone. Nie są w pełni edytowalne. Okej, rozumiem. Dobrze, że w ogóle udało ci się je odzyskać. Zaraz się załadują. Obraz jest kiepskiej jakości, ale robiłam co mogłam. Na co mam zwrócić uwagę? Mam nagrać wszystkie urządzenia i zabezpieczenia? Potrzebujemy widoku na całe pomieszczenie. Sami wyciągniemy z braindance'u wszystko, co nam potrzeba. Możesz się rozejrzeć, jeśli chcesz. Sprawdzić jego korespondencję? Jeśli dasz radę zrobić to dyskretnie. Nie da się zobaczyć jej twarzy. Ach, zazwyczaj jestem w stanie złamać takie szyfrowanie. Chodź, z tego. Jeśli dasz radę zrobić to dyskretnie. Tak. Albo z takimi współpracuję. No dobra, ja chyba wiem, co to jest. No? To są symbole Wewer. Znasz się na tym? Nie specjalnie. Nie na tyle, żeby wiedzieć, co oznaczają. Uwaga. Ale słyszałam, mam kto ich używa. Wszystkie urządzenia i zabezpieczenia. Witamy, mogą być w ogóle jego korespondencję? To mój najlepszy strzał. Gdybym sam zaczął mówić z tym się do tego. Czy mam rangatne planery? Chyba ciężko będzie do nich dotrzeć. Ja bym nawet nie wiedziała, gdzie zacząć. Chyba nic ważnego. Mam myśl.
Mamy tutaj kolejne dokumenty, materiały. Nie wtrąc. Ty masz ten zawęża pole poszukiwań. Reszta cię nie dotyczy, jasne? A teraz? Ach, czeka mnie wycieczka do Pacyfiki. Okej, wychodzimy z Braindance'u, bo nic nie znaleźliśmy. I co myślisz? Wygląda na to, że Evelyn nie była z nami do końca szczera. To mało powiedziane. Gdybym wiedziała, w co ona się pakuje, jestem na nią taka wściekła. Miała tylko nagrać Braindance. Niewiarygodne, że była w stanie na własną rękę zorganizować całą akcję w Konpeki Plaza. I sprzątnąć biochips przed nosa swoim zleceniodawcom. Czyli to ona zatrudniła was wszystkich. Ona to na siebie ściągnęła. I na ciebie też. Jest jeszcze jedno nagranie. Chcesz zobaczyć? Dawaj. Chyba już nic więcej mnie nie zaskoczy. Nie wiem, może po królewsku, skoro to voodoo voice. Okej. Sprawdzę, czy mam auto tłumaczy. A ty spróbuj się dostroić do częstotliwości telefonu. Ciekawe, co mówi druga strona. Spróbuj przeskanować telefon. Mam, poczekaj sekundę. Musimy to przetłumaczyć. To musi być coś ważnego. Spokojnie, znalazłam aktualizację do jej tłumaczeń. Powinna być z tobą kompatybilna. Wgram ci. Okej, Judy, wystarczy. Okej, mieliśmy tutaj tylko podsłuchanie rozmowy telefonicznej z tłumaczeniem.
Także nie możemy się dowiedzieć od samej Evelyn, co się wydarzyło, więc po prostu dokopujemy się do informacji. Nie rozumiem, co do tego ma Johnny Silverhand. Przecież on zniknął lata temu. Wiesz, o co mogło chodzić? To bardzo długa historia. Chętnie posłucham. No to może kiedyś ci opowiem. Jaki piękny unik. Nie zastanowić. Dasz mi moment? Jasne. Czego ci ludzie mogą chcieć od Alt? Nie wiem. Nic nie podejrzewasz? Nie wiem. Musimy przede wszystkim dotrzeć do tej netranerki. To jest teraz ważne. Wygląda na to, że wie o biochipie wystarczająco dużo, żeby nam pomóc. Podobno nie wierzysz, że pomoc jest możliwa. Po prostu znajdź tę laskę od Voodoo Boys. Poczekaj. Masz jakiś pomysł, jak się skontaktować z Voodoo Boys? Popytam ludzi, podzwonię. To jest cholernie hermetyczny, nieuchwytny gang. Ale ktoś musi mieć jakieś dojście do nich. No to powodzenia. Dzięki, Judy. To ja dziękuję, Vi. Jesteś naprawdę... niesamowita. Okej, miło to usłyszeć. Zadzwoń do Mr. Hansa. Trzecia część nocy zakończona. Także sięgamy sobie po telefon. Mr. Hans. Co słychać? Muszę nawiązać kontakt z Voodoo Boys. Najlepiej bezpośrednio z ich szefem. Aha, od razu z grubej rury. Voodoo Boys przewodzi mamą Brigitte. Ciężko będzie się z nią skontaktować. Nie robisz z nimi interesów? Nie z samą górą. Zresztą oni tam wszyscy są tacy ważni, że ledwo chcą ze mną gadać. Jak chcesz, mogę spytać, czy da się coś załatwić. Tylko muszę wiedzieć, o co konkretnie chodzi. Mam coś, na czym im zależy. Serio? Chcesz coś opchnąć Voodoo Boys? Oni nic od nas nie potrzebują. Wszystko mają własne. Te kontakty, układy, sieć. Ale dobra, jak chcesz. Zobaczę, co da się zrobić i oddzwonię do ciebie. Okej, mamy czekać na telefon zwrotny od Mr. Hansa. W tym czasie musimy sobie znaleźć inne zajęcie. Okej. Stary znajomy, mamy też zadanie główne. I mamy sporo zadań pobocznych. Delamain. Stróże bezprawia. To zadanie z Delamain z tym zawirusowanym rdzeniem jest oczywiście już od jakiegoś czasu w dzienniku, ale brakuje nam umiejętności technicznych, żeby się tam dostać. Zgłoszono wykroczenie. O, proszę bardzo, co żeśmy zmalowali. Nawet o tym nie wiedząc.
Okej, okay, jesteśmy sobie na miejscu. Vi? Zapraszam do samochodu. Okej. Okay. Witaj, Vi. Jefferson Perales. Rozmawiałaś już z moją żoną, Elizabeth. A zatem, na czym będzie polegało zlecenie? Carter, jedziemy. Od razu do rzeczy, co? Podejrzewam, że wasz czas jest nie mniej cenny niż mój. Racja. Elizabeth? Jak pewnie wiesz, niedawno zmarł burmistrz Lucius Ryan. Chcemy się dowiedzieć, jak do tego doszło. Z tego, co wiem, dochodzenie w tej sprawie jest już zamknięte. Owszem. Policja bardzo szybko dowiodła, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. Ryan rzekomo umarł w domu w wyniku awarii kardiowszczepu. Ale nas zastanawia atak cyberszaleńca, jaki miał miejsce w ratuszu parę dni przed śmiercią Ryana. Według policji, z niczym niezwiązany incydent. Dlaczego podejrzewacie, że policja się pomyliła? Macie jakiekolwiek poszlaki? Tuż przed śmiercią Ryan zarządził cięcia budżetowe dla Departamentu Policji. Być może to się komuś nie spodobało. Udało nam się dotrzeć do nagrania, na którym widać moment zamachu. Nasz szef ochrony już je oglądał i nie znalazł niczego podejrzanego. Dlatego zależało nam na kimś, kto potrafi edytować Braindance. To surowe nagranie. Braindance jeszcze dziś musi wrócić na miejsce, inaczej sporo ludzi będzie miało kłopoty. Jeżeli zgodzisz się nam pomóc, możesz je zaraz obejrzeć. No dobrze. Zobaczę, co się da zrobić. Doskonale. Będziemy ci wdzięczni za cokolwiek, co pozwoli jakoś rozjaśnić tę sytuację. Także tutaj znów będziemy się mieszać w interesy policji, w interesy polityczne w sprawie śmierci burmistrza. Ale okej. Okay. Pojawiło się takie zadanie, więc sprawdźmy. Co my tu mamy? Co ty tu robisz? To też mój mózg, nie? Bardzo ciekawe. Nie nagrywaj bliżej na dupy, jasne? Oczy na burmistrzu. Ten materiał jest własnością ratusza, więc niech wygląda jak własność ratusza. Wcielamy się w strażnika, który tutaj obstawiał polityków, pewnie jakąś konferencję. Okej, okay, od razu sobie sprawdźmy tryb edycji. Kim jest ten cały Holt? Pojęcia nie mam. Wszyscy ci pojacy są tacy sami. Wyszli dosłownie na sekundy przed atakiem. Wygląda jak celowe działanie. Albo psychol po prostu wyczuł moment i skorzystał z okazji. Nie popadaj w paranoję. Okej, okay, od razu przekopmy sobie warstwę wizualną. Na warstwie audio jeszcze coś. Liniarz chciał coś przekazać ochronie. Ta, pewnie swoją gotowość do lizania dupy Rainowi.
Terminal zawiesił się akurat w momencie, kiedy on przechodził przez bramkę. To nie był przypadkowy glitch. Widziałem już dziwniejsze zbiegi okoliczności. Na przykład? Na przykład jak przelecisz laskę i jej siostrę tego samego wieczora. I w dodatku obie są zakonnicami. To ci się naprawdę zdarzyło? Nie, ale mogło. Johnny ma specyficzne poczucie humoru. Jego wszczepami można by obdzielić pół miasta. I pewnie tak się właśnie stało. Ciało zniknęło z kostnicy. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. A jakiś pies kupił sobie nowy samochód i strasznie brzydki garnitur. Wiesz to, czy pierdolisz? Ja już tyle widziałem, że nie muszę wiedzieć, żeby wiedzieć. Ludzie zawsze są tacy sami. Aha, czyli pierdolisz. Okej, okay, zróbmy pauzę, przełączmy się na warstwy. Ta melodia, nie rozpoznaję jej. Melodia? Ta, którą on nuci. Nie nazwałbym tego melodią. Bardzo jest na niej skoncentrowany. Okej, mamy ten trop dźwiękowy. Jeszcze jeden wcześniej. Okej. To już druga konferencja w ciągu 3 dni. Ja wiem na to, co nam to. Dlatego ja jestem burmistrzem, a nie ty. Właśnie teraz potrzebujemy ekspozycji. Zacharowuje się pan. Wieczorem odpocznę. Mój pokój w Red Queen's Ray jest gotowy? Oczywiście. Dobra, zostaw mnie. Muszę poćwiczyć. Red Queen's Ray. Okej. Okay. Kojarzy ci się z czymś? A, ze starymi brytolskimi pierdzielami poubieranymi w peruki. Ach, powiedz od razu, że z niczym. Proszę, proszę. Być z Braindance'u. Okej. Okay. Stróże bezprawia.
I co? Jesteśmy paranoikami, czy sytuacja jednak jest podejrzana? Czy my kucamy, czy oni są jacyś wysocy? O, właśnie. Cała ta sytuacja wydaje się mocno podejrzana. Ha, więc jednak. Masz jakieś pytania? Policjant, który uratował Raina. Wiadomo coś o nim? Detektyw River Ward, dobry gliniarz. Pracowałem z nim przy kilku sprawach. Jeśli chcesz z nim porozmawiać, mogę to załatwić. Zjawił się we właściwym momencie. Albo miał dużo szczęścia, albo dobre informacje. A ja będę potrzebowała i tego, i tego. Ładnie powiedziane. Przesyłam ci kontakt do niego. Gdybyś jeszcze czegoś potrzebowała, daj znać. Mamy do czynienia chyba po raz pierwszy ze startem takiego samochodu, można to, był od samochodu niewiele większy, limuzyna można powiedzieć powietrzna, w każdym razie ekskluzywny pojazd. Zadzwoń do detektywa Warda, bardzo proszę. Ward, kto mówi? Nazywam się V. Zajmuję się sprawą śmierci Luciusa Raina. Nie jesteś z policji. Wiem, że próbowałeś ostrzec burmistrza przed cyberpsycholem. Co jeszcze wiesz? Że powinieneś się ze mną spotkać. Wybieram się właśnie na kawę do Chubby Buffalo's. Zaraz tam będę. Okej, także... Paru korpów z ZTT-u weszło do warsztatu, nikt nie wyszedł. To rodzinny biznes podobno ostatnio mocno podupadł. Na mój nos właścicielom puściły nerwy, a wiesz, że ja się rzadko mylę. Okej, mamy tutaj namiar od Reginy Jones z warsztatu. Jaka jest sprawa wymagająca naszej interwencji po prostu. Tylko które to miejsce? Okej. Mamy kolejne miejsce z cyberpsychopatą grasującym. Jak widzicie, mamy miny. Teren jest zabezpieczony materiałami wybuchowymi. Proszę bardzo. Chwila nieuwagi. Leżymy i to na raz, na strzał. Klej. Oczywisty. Z ZTT-u weszło do warsztatu, nikt... To
rodzinny biznes podobno. Na mój nos właścicielom puściły nerwy. A wiesz, że ja się rzadko mylę. Udało się tym razem jednym strzałem dwie miny zdjąć. Bardzo trzeba na nie uważać. Okej, i w kącie tutaj też, bardzo proszę. Lepiej poświęcić kilka sztuk amunicji. Ale się przedostać. Teren zaminowany niczym poligon. Wow. Gościu chyba, który jest poza naszym zasięgiem totalnie. Także ciekawa rzecz. Zdrapaliśmy mu 1% życia. Także to jest miejsce, które nieprędko w ogóle będzie dla nas w ogóle miejscem do jakiejkolwiek próby walki. Okej. Nie pierwszy raz się to sprawdza, że mamy do czynienia ze zbyt mocnymi przeciwnikami. No cóż, w takim razie odcineczek już trochę trwa, także moi drodzy, żeby nie powtarzać teraz kolejny raz, ruszymy do detektywa Warda w następnym odcinku. Za uwagę serdecznie i pięknie Wam dziękuję, życzę Wam dobrego, cudownego dnia, mega przyjemności z grania w cokolwiek gracie. Trzymajcie się, na razie, hej, cześć.